prawo, czyść w prawo, czyść w prawo, prawo. Egzamin, pojazd oznaczony numerem 13, czy będzie pechowy, czy przyniesie szczęście kandydatce na kierowcę. Auto mogło ustawić się troszkę bliżej prawej strony auta egzaminacyjne, wtedy samochody, które wjeżdżają, miałyby odrobinę więcej miejsca. Czekamy. Zaraz zobaczymy. Na pewno wyjeżdżają w lewo, gdzie pojadą dalej. Czy będzie to skręt w lewo, jazda na wprost, czy skręt w prawo. Nie wiem, czy nie będzie interwencji niestety przez egzaminatora. No niestety, jest po egzaminie. Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Na pierwszym skrzyżowaniu jedziemy prosto, a na kolejnym jedziemy w lewo. Tu jest ta linia zatrzymania się. Czy ona jest tam? Ona jest tam. Tak? No ja nie wiem, ja się nie znam. Ja to tylko sprzątam. A ja gaszę światło, proszę pana. To jest linia wytrzymania. Nie no, tam był pierwszy stop, a to jest drugi. Czyli dobrze. Czyli trzeba na obu stanąć. No, wow. Czy stanąć, zatrzymać się, tak też powiem. I w lewo jedziemy sobie teraz. Jedźmy, zobaczmy, co się nie dzieje. A pod prąd jedziemy? Tylko znowu ta jedna ręka kręci, wiesz? W prawo. Kurczę, no po prostu ręczne sprzęgło. Parę minut temu mówiłeś, że to żadna filozofia zrobić górkę. Zaraz zobaczymy, jak to wychodzi. Zjedź sobie blisko prawej strony. Jakby ktoś chciał wyjechać, żeby miał miejsce. No i zatrzymujemy się. Daj sobie na luzik. Jest to ręcznie. I teraz ruszyć za pomocą. Tylko tak, trzeba wrócić bieg. Ojej. Nie trzymaj nogi na hamulcu, tylko przełóż sobie na gaz. Tak. Trzymam, ale tylko opieram lekko. Za mało, nie? Stoczył nam się. Jeszcze raz. Muszę. Bo chyba przed. Druga próba nie zaliczona, a mówiłeś, że. No właśnie. Żadna filozofia. Tej ulicy nie lubię, bo zawsze się bałam na początku. No teraz no, już... poparkowane są samochody, no nie da się inaczej jechać. No tak. Tu trzeba tylko uważać, żeby z naprzeciwka nikt nie jechał, no bo wtedy dwa auta na pewno się zmieszczą. Ale z drugiej strony ja go chronię. I uwaga, będziemy skręcali w lewo i tutaj już zaczyna się ta ulica jednokierunkowa. Mógł teraz tak nie skręcać do lewej strony, bo to nie jest, nie skręcamy z jednokierunkowej w tej chwili. My też troszkę szerzej jedźmy, troszkę szerzej na prawy pas. O tak. No i to jest miejsce, co na tych moich filmach. O, pojechali inaczej. Nie, jedziemy prosto już. Nie, to już nie będziemy ich śledzić. Też nie chcę, żeby... Czyli co oni będą teraz robić? My jedziemy prosto. A oni parkują. Tylko to nie jest jednokierunkowa. Niepotrzebnie ten skręca młody człowiek tak bardzo.
Och, i egzamin drugi. Interwencja chyba niestety. O kurde. Tak, pani egzaminatorka coś pokazuje. No, niestety. Co się stało? Wymuszenie pierwszeństwa. Który? No ten po lewej. Jesteśmy na skrzyżowaniu równorzędnym, prawda? No i co? I tam ci, ona chciała jechać? Pojedźmy w lewo. Ojejku, przesiadka. Jedziemy w lewo. Ale nam się trafiło. No i tam ci uciekli? Zjedźmy troszkę do prawej strony. Do prawej. I teraz lewy kierunek, spokojnie, lewy kierunek. Będziemy jechali dalej, tylko musimy przepuścić czerwoną elkę. A czemu? O, się... też przesiadka. Jedziemy. A co zrobił? I jedziemy sobie. A co zrobił? No, dwa razy skręcił tak jakby pod prąd. Tak podejrzewam. Czyli skręcał z drogi z dwukierunkowej, zjeżdżając do lewej krawędzi, na lewy pas. O Jezu, musi pan mi to jeszcze inaczej wytłumaczyć, bo ja nie rozumiem. Wie pan, no ja, no, ja także jadę całkowicie bezmyślnie. O, pod prąd, wie pani, zobaczy, jak egzamin pojechał. Interwencja. No niestety, będzie przesiadka. Widziała pani, co się stało? Widziałam, wiem o tym, no. Dziewczyna tędy przejechała. Ajajajajaj. No dobrze, nie działają światła na skrzyżowaniu. Mm-hmm. Tak jak już mówiliśmy, sytuacja jest wyjątkowa. Tak. No manewr skrętu w lewo będzie dosyć trudny. Mm-hmm. Zobaczymy, co zrobi egzamin. Dobra. Czy egzaminator się zlituje i pojedzie w prawo? Czy od razu będzie chciał przetestować? W warunkach bojowych. Natomiast niezależnie my pojedziemy sobie w lewo i na światłach też w lewo. Aha. Dobra, fajnie się zatrzymał, bo blisko tak, prawej blisko strony. Tak, no. Właśnie, na krawężniku nawet. Mhm. Ale nie dojeżdżaj, czekaj. Tak, tak, bo czekam, żeby pasy były. No właśnie, dobra, dobra, lewy kierunek. No zobaczymy, gdzie pojadą. Mhm. Nawet, ale jeżeli pojadą nawet prosto, to i tak jest dosyć trudny manewr. No jest dyskomfortowa taka sytuacja, szczerze mówiąc, sama jestem ciekawa, jak ja sobie poradzę. Czyli w lewo i później w lewo, tak? Jedziemy. Tak. To na który pas musimy jechać? Ja najlepiej chyba na środkowy bym wolała się ustawić. Ja też bym tak wolał. Mhm. Widać, że oni mają podobną koncepcję. Co, tylko tak, ale nie podjeżdżę, mhm, zobacz. Tak, już jest po egzaminie. Tak? Kurde, właśnie. Aha, bo wymusił. Miałem tak ci powiedzieć, bo tak, autobus wjechał na przystanek. Tak, więc lepiej wtedy poczekać. Ale myślisz, że już. Tak, jest tak? Przesiadka. O kurde, no to są najgorsze sytuacje. Właśnie nie chcę, żeby mi tak szarpała. Tutaj mają. Niezła akcja. Na światłach będzie w lewo. Ten sam błąd popełniłem, kiedy kilka razy patrzyłem. Dobrze, kierunkowskaz lewy. No tego się nie spodziewałem. No. Egzamin zakończony wynikiem negatywnym. Przesiadka na samym wyjeździe. Włączył kierunkowskaz. Jedyneczka. Mhm.
przepuścić. Teraz pierwszy ja hamowałem, natomiast pod kątem egzaminu, no żeby na takie coś się nie złapać. I kolejny. No nie. Ale poczekaj, no kurczę. Jak się puszcza sprzęgiełko? No powolutku. Teraz? Prosto? No zatrzymajmy się. Można jechać prosto? Nie. To docofamy. No specjalnie nic się tak było nie odzywałem. Co to się wydarzy? No był przed chwilą po prawej stronie nakaz jazdy w prawo. Nie wiem, czy się wyrobimy na prostych kołach, jeszcze do tyłu kawałek. Zostawmy ten wsteczny, proste koła i cofamy. To nie są proste koła, obrót w lewo cały, cały obrót w lewo. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek i stop. Dobra, jedyneczka i teraz w prawo. Nie słyszę kierunkowskazu.